po tej jakże krótkiej przerwie i jakże krótkiej mapie. Das 2 widzimy się z Państwem po raz kolejny, przygotowując się i powoli już wyczekując na mapę numer 2 spotkania drużyny Saja z Parisem, czyli mapę Mirage. No, mapa Mirage to na pewno będzie szansa dla Parisa, żeby gdzieś tutaj odkuć się po tej pierwszej słabej mapie. Wykonaniu właśnie tego zawodnika na pewno liczyliśmy na więcej, ale i tak można powiedzieć, że formacja Parisa zrobiła dużo. Jedna runda zdobyta, więc no, nie tak szybko, jak tak naprawdę większość oczekiwała, bo widzieliśmy reakcję czatu. Oni niezwykle ucieszyli się na to, że formacja Parisa chociaż tę jedną rundę zdobyła. I mam nadzieję, że na mapie Mirage czat będzie miał o wiele więcej okazji, aby również z tych punktów się cieszyć. Jestem o tym przekonany, że będzie przynajmniej ponad ta jedna runda. I dam sobie za to rękę uciąć. No na pewno chcielibyśmy coś tak, o, żebyś potem bez ręki tylko nie skończył, ale na pewno chcielibyśmy tego, no na pewno chcielibyśmy tego, ale tym bardziej też widać po tej jakby kondycji indywidualnej zawodników, że wygląda to lepiej strzelecko od formacji Parisa, może nie od samego Parisa, ale od choćby Pelca, który tak. Tą jedną rundę był w stanie wyklaczować, też był bardzo blisko zwycięstwa jeszcze następnej rundy, no a teraz przenosimy się już na mapę The Mirage, gdzie formacja Saja będzie rozpoczynała w defensywie i to może być kłopot dla ekipy Parisa. Dlaczego? Przecież na środku Paris też robił robotę z tą snajperką. Jestem przekonany, że w tej mapie nie będzie inaczej, ale choć Paris staną nam w miejscu. Oj, problemy, kłopoty pojawiają ale co, się. Ale coś piszą na czacie chyba, jedni bądź drudzy. Może pytają, to live? To już gramy? O, jest pauza, a więc... Chyba coś jest nie tak z Parisem. Chyba coś tam poszło po prostu, nie wiadomo, czy problem techniczny, czy kolejny raz jakiś taki problem z natury spóźniającego się burgera. Ile tych burgerów może być? Nie, no bez przesady. Ja myślę, że Paris co chwilę sobie tego burgera nie zamawia. Myślę, że z tym burgerem musimy powoli mu spokój dać, bo tak będzie teraz może taka... Może był jakiś reset taki mentalny od Parisa. Jakaś medytacja przed drugą mapą, jakiś taki full focus, nie wiem, grzanie łapek. No często gdzieś te ręce się grzeje. Może ziemniaki je, bo ja wiem, że Paris ziemniaki lubi. No może też takie coś miało miejsce. Więc no czekamy, na razie nie mamy też informacji dokładnie cóż się stało w tym spotkaniu, ale widzimy, że już wszyscy zawodnicy byli na serwerze, zatem błyskawicznie będziemy starać się jak najszybciej wrócić, jak najszybciej to spotkanie przywrócić, no ale cóż, no problemy techniczne, nie od nas zależne, wiadomo, że nie ma dobrego turnieju, na którym te problemy techniczne by się nie pojawiły. Mamy choćby przykład PGL Major. Tak. Mamy przykład no, każdego innego turnieju, gdzie jednak no, wszystko idealne być nie może. Zawsze coś się może sknocić, zawsze ktoś może potknąć się o kawę, zawsze ktoś może wyłączyć listwę, zawsze może ktoś na przykład trener... Wypaść poza scenę. Trener spaść, a wyczułeś. Wypaść poza scenę, dokładnie. No jest dużo sytuacji losowych. No takiej piłce nożnej. No też na przykład są takie sytuacje, że albo ktoś... Jest faul, ktoś sobie skręci z nóżką, albo ktoś wybiegnie na boisko. No różne rzeczy się dzieją. No ostatnio mówiliśmy o tym, że ktoś przypadkowo może sobie wyłączyć listwę od przedłużacza no, no i po prostu no nie ma prądu, nie ma komputera, nie ma postaci w grze. No i nie ma też opcji, żeby to spotkanie rozgrywać. Bo jak ktoś mieszka na przykład w takim starym blokowisku, ktoś odłączy korki, albo właśnie prąd wywali w całym albo bloku. Jak jest wiatr duży. No różnie bywa. Ostatnio ten wiatr był dość duży. Oj, wiało ciebie? Wiało, bardzo mocno wiało. W pewnym momencie nawet drzewo spadło, ale podniosłem. Podniosłeś? Tak, no, podniosłem. No, po to mi widać. Siła jest do podniesienia. Nie, no, oczywiście żartuję, ale no czasem no, idzie się po prostu mocno wystraszyć, kiedy tak bardzo wieje, nie wiadomo, co się dzieje. No, ale my znowu odlecieliśmy. No, kolejny raz. No, razem z tym wiatrem. Ale to jest właśnie taki fajny moment, żeby odlecieć. No tak, no to w sumie o czym innym mamy rozmawiać. Żeby zatracić się w tym, co najlepsze. Jak najbardziej. No, najlepsze aktualnie dla nas byłyby te rundy zdobyte przez drużynę Parisa. O tak. Ja bym naprawdę życzył sobie przynajmniej 5. Przynajmniej. No myślę, że większość użytkowników czatu liczyłoby właśnie na te przynajmniej 5 albo ogólnie na dobrą dyspozycję od ekipy Parisa. No bo bądź co bądź, raczej ci fani formacji Pago są u niego na streamie, a u nas jest większość no, tych zapalonych kibiców Pago. A ciekawy również jestem, jakie notowania były na ilość rund. Jakie typy byłyby na ilość rund zdobytych właśnie powyżej czy poniżej właśnie w tych kuponach od naszego partnera BetClicka, ponieważ sam widziałem i przed chwilą sprawdzałem nawet, że jest taka opcja, że przy każdym meczu masz możliwość postawienia na to, czy będzie więcej niż tyle rund, czy będzie mniej niż tyle rund. I no w takich
meczach z Parisem, myślę, że tutaj spokojnie można by było pokombinować Że ten kurcik byłby niezły, i byłby patrząc. całkiem w porządku, więc no niestety no, nie mogłem zauważyć, nie mogłem też sprawdzić, jaki ten kurs jest na to spotkanie, i, ponieważ niestety ja nie mogę No, nie sprawdzać, jak możemy to. tak Nie możemy, robić. niestety. My jesteśmy tutaj od obsługi, zatem no niestety, ale wy taką możliwość macie. Zatem jeśli chcielibyście też tam popatrzeć, jeśli chcielibyście pochwalić się również swoim kuponem, to przypominamy, nasz Discord, tam możecie zrobić screena, tam możecie również wysłać tego screena, a my ten kupon pokażemy i ten kupon sobie też sprawdzimy. I czy się z nim zgadzamy, czy się nie zgadzamy? Może jakieś, może dogadamy się tak prywatnie, to jakieś profity będą, coś musimy. Coś na pewno wymyślimy, ale teraz zobaczymy, co wymyśli formacja Parisa grając w ataku. No wcześniej to spotkanie się rozpoczęło bez, no właśnie, tego kapitana, ale teraz on już jest na serwerze, on już jest na posterunku, on już tutaj kryje rampę. No i terroryści w tej pierwszej rundzie rozstawieni, rozrzuceni po całej mapie. Kontrola środka, kontrola rampy, kontrola pałacu, kontrola apsów. No, podoba mi się ta zagrywka. Będą chcieli troszkę zagrać się spokojniej i będą liczyli na to, że to defensorzy będą tutaj starali się zdecydowanie szybciej po tą Ale pierwszą rundę drużyna sięgnąć. Parisa tak rozstawiona, coś pięknego. Odrobione lekcje. To chcemy właśnie oglądać, a wiemy, że statystycznie drużyna Parisa najczęściej zdobywa rundy pistoletowe. Zatem miejmy nadzieję, że teraz po stronie atakującej też się to uda. Na poprzedniej mapie właśnie w ataku udało się pod sam koniec zdobyć ten jeden punkt. Ale czekają. Próbują wybawić swojego rywala. Już pierwszy. 55 sekund mija. No i dorzucony również Wawik. Pelcy łapie Saja, ale wcześniej został przecież złapany Kawasaki. Zatem mamy 2-2. Jednak strona broniąca chyba już doskonale wie, że będzie to próba podejścia pod bomb side B. Przeczytali to całkowicie. Dwóch zawodników ustawionych na dywanach. Oj, niebezpiecznie. Pelcy odwraca się plecami. I jeszcze jak raz zdobywa eliminację. Teraz pojedynek 1-1. Nie będzie za łatwo, choć tylko jedna kula zostaje. Heimer! Ależ wchodzi jak do siebie. 3-3 i bombsite B atakowany. Allen Power doskonale wcelowany. Pelcu musi uciekać, ale na środku jeszcze Paris na swojej pozycji. Już chce zglochować rywala, ale nic z tego. Bruno Malani 42 punkty zrobia, pozostają, ale to USP go eliminuje. Mamy Pelca kontra reszta świata. No i Pelcu 1-2 będzie wchodził agresywnie do konektora, będzie chciał zapracować pakę na upside, ale tutaj jest gotowy futrzak, ten się nie pomyli, a więc po raz kolejny ta runda pistoletowa była bliska, ale nie udało się jej domknąć. Miał swoją okazję Paris, gdyby trafił na środku, to być może to wszystko inaczej by się poukładało, byłaby sytuacja 2-2 i otwarta rotacja do upside'a. No ale nie, za mocna. Jak na razie formacja CT na mapie The Mirage. Teraz czeka nas runda ekonomiczna po stronie terrorystów. Dokupione jedynie kilka pistoletów, kilka granatów, ale to będzie runda na bardzo słabym wyposażeniu. Też jest to spowodowane tym, że terroryści w tej poprzedniej potyczce nie zaplantowali nawet paczki. No i teraz już futrzak wraz z Jakrasem dojeżdżają w środek. No tutaj nie ma kompletnie żadnych szans. Formacja ofensywna, jeszcze także rampa dojechana. Bardzo szybko, bo przejmowane pozycje przez defensorów. No i już terroryści no nie mają tak naprawdę co zrobić. Oni zamknięci na TV. Nie ma, co ciekawe, jeszcze skrótu apsów. A tego też od antyterrorystów pewnie byśmy się spodziewali. Minuta i 15 sekund, ale błyskawicznie jak to zwykle. Jak to cudem się nie zauważył rywala? Co tutaj się stało? No nie wiem, gdzie patrzyli oboje. I zawodnik strony broniącej i strony atakującej, ale Paris tutaj sam na piątkę rywali. Jeszcze też bomby na swoich plecach i błyskawiczny dojazd. Dość długo czekają, dość długo rozgrywają te swoje rundy zawodnicy Parisa, ale nie idzie za tym zbyt wiele zdobytych eliminacji. W rundzie pistoletowej jako jedynej było najbliżej. Teraz bez żadnego fraga. 2-0, strona broniąca może budować sobie ekonomię. No boli to, że boli? Że drużyna Parisa nie zaczyna po stronie broniącej, bo jeśli tak dalej pójdzie, jeśli na przykład to miałoby się zakończyć 15-0, to Paris nawet nie będzie miał okazji, żeby snajperkę chwycić po stronie broniącej. Boli, ale z drugiej strony też może to spotkanie przywdziać kompletnie inny obrót niż to spotkanie z tygodnia poprzedniego, kiedy to formacja Pago walczyła z ekipą Parisa. Wtedy no, Paris rozpoczynał po stronie defensywnej i być może w tym ataku po prostu zabrakło gdzieś tych rund, żeby się rozwinąć, żeby pokazać, co terroryści potrafią, bo widać, że ta gra poniekąd jest przygotowana. Jest rozgrywany ten standard, na razie okej, on nie wyszedł, ale być może to jest na pewno lepsza próba rozgrywania, no właśnie, takiej mapy, takiego spotkania przeciwko zdecydowanie lepszym rywalom niż taka gra na szybkie wejście, ale już widzimy, że tutaj
No nie do końca ten standard, to trzymanie pozycji zadziałało, ale trafił Belcu pod side'em B. Być może teraz to będzie okazja. Paka zostanie zaplantowana. Tak, odłożona bomba i to jest najważniejsza informacja. 3 na 4. 40 sekund do rozbrojenia bomby. Mają defy zawodnicy strony broniącej. No, przede wszystkim futrzak ustawiony od plecy. To będzie kat drużyny atakującej, choć... No może nawet nie zdąży. Kajmer zostaje sam, ale futrzak wszystko zakończy. 3 do 0 dla drużyny Staja. Pomimo tego, że była podłożona bomba, pomimo tego, że tylko różnica jednego zawodnika, to jednak trójka pozostaje przy życiu. I już dość dobrze wyglądało to odbijanie. Ale już widzimy, że ten standard ma sens, bo zobaczmy, Bruno Banani zanożował rywala. Gdyby jednak tam terrorysta trzymający rampę był troszkę bardziej czujny, to być może trafił, zdobyłby tą eliminację i to byłaby nawet runda, w której w pewnym momencie terroryści mieliby przewagę, plantując bak. To mogło być kompletnie coś innego niż to, co zobaczyliśmy 15-20 sekund temu. Jest 3 do 0, jest przynajmniej kontakt. Mamy tutaj fragi od zawodników Parisa, mamy tutaj także zaplantowaną pakę. No i teraz, tego standardu już nie będzie, to będzie bardzo 0-1 wejście pod bombside'a, przyspieszenie. No i jako pierwszy, no właśnie, Paris, on nie może się strzelić, trafia jednak Belcu, futrzak jednak nie ma, trzyma, trzy, będzie trzecia eliminacja. No nie wiem, ale tam bardzo mocno pobijany Paris Platinow, no i on będzie miał kłopoty, zobaczył, że futrzak jest nie do zatrzymania, nawet nie futrzak, a Jakras. No, Paris, 3 punkty zdrowia, będzie musiał uciekać, to będzie 4 punkt dla formacji Saja. No musi uciekać, ale tak naprawdę co biedny Paris ma teraz zrobić? Będzie starać się zachowywać AK-47, bo innej sytuacji tutaj, ani innego planu tutaj nie widzę. Przecież bomba wyrzucona z wyjścia, pod wyjściem od rampy. Czterech zawodników kryje, czeka, ale z drugiej strony przecież jeden z nich został wypuszczony, tak aby Parisa poszukać. On ustawiony na środku, przez underpassa. A teraz jak ten granat został dorzucony, to Paris jakby tą falą uderzeniową został odsunięty, odepchnięty od bombsite'u, a... Myślę sobie, to nie jest dobry pomysł, chyba tam bo nie za idę. Chwileczkę może drugi polecieć, nie ma opcji. Czekamy, 43 sekundy na zachowanie tego AK-47. Na pewno, to jest bardzo mądra decyzja kapitana drużyny terrorystów, aby nakacza zachować. $2700, do tego ten Kedar i ten Nate, który w jego rękach. Ale myślę, że strona broniąca tak długo czekać nie będzie. No i zobaczmy, jak sprawdzi każdą pozycję. Jeszcze TV Room i nagle niespodzianka. Bach, Paris pod celownikiem. Matthews złapany. 4 do 0 dla drużyny Saja. Może nie tak szybko rozgrywana ta mapa, jak było to wcześniej, ale z drugiej strony teraz to drużyna Parisa atakuje. Teraz to ona rozdaje karty, a drużyna Saja też nie chce z pozycji skracać. I co ciekawe, w tej rundzie Sajus ze snajperką. Sajus ze snajperką, a w formacji Parisa pojawił się Halbaj. Są digle. Nawet dwa, nawet trzy. I jeszcze dwa teki. Kilka granatów błyskowych, jeden granat dymny. No i chyba brak konkretnego planu, bo widzimy, że terroryści się rozdzielili. Trójka terrorystów pod bombsidem B, jeden na środku, jeden jeszcze pod bombsidem A. Antyterroryści skracają mida i to jest dla nich dobra decyzja, chociaż zobaczmy, że będą terroryści w stanie być może ją wykorzystać. No ale Empower, to on jest jeszcze na bombsidzie B, on trafi dwukrotnie, trafi jeszcze Saju. Teraz jeszcze problemy strzeleckie u Chimera. Jak raz je wykorzysta, ale jest podłożona paka, bo Pelcu to wszystko dobrze wymyślił. I to jest dobra informacja, ponieważ drużyna Parisa właśnie z tego Halbaja teraz zyskuje oczywiście kolejne $800, no i za sobą 4 przedanych rzuty do Pelcu. Oj, poczekajmy, bo jednak ja tu mówię o finansach, ale jeszcze Pelcu chciałby taką rundę wygrać. Oślepiony rywal, ale jednak jak raz ten flash nie dosięgnął. Będzie to 5 punkt zdobyty przez drużynę Saja. Ale zobaczmy, że Paris i jego drużyna próbuje, że są coraz bliżej. Ja czekam tylko na tą snajperkę i właśnie ona się pojawia w rundzie numer 6. Paris ze spawnem tak, aby sprawdzić rampę na bombsite'cie A. Czy to jest ten moment? Czy to jest ta chwila? No resztę jest najgorszy. Paryski snajper, znany wszystkim. Arystokrata. Facet o błękitnej krwi. Ten, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Ten, który, gdy chwyta snajperkę, wróg nigdy nie może wiedzieć, co się dzieje. Nigdy nie może czuć się zbyt pewnie. Na razie Paris ucieka. Spod rampy wraca na środek. Koledzy czekają. Nawet sam Paris z tym przekonany mówi. Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Ja wejdę na środek, łapię tego z okna i wtedy wchodzimy. A jeszcze dorzucone granaty. A Saju ze snajperką po drugiej stronie. Pojedynek snajperski. To na pewno chcielibyśmy zobaczyć. Bruno Balani jednak na naszych ekranach. Czekamy na Parisa. Paris ze snajperką leci, ale nie. To Filipek Byku. No i zobaczmy. Tylko
snajperka w rękach Parisa, nawet jeszcze nie wystrzelił, a już daje przewagę dla swojego zespołu. Może to jest ten talizman, który będzie robić robotę, który da możliwość zwycięstwa rundy. Ale zobacz, to jest zupełnie inna gra, to jest zupełnie inna drużyna. Drużyna taktyczna, która wprowadziła swojego rywala w maliny. Teraz czwórką będzie chciał atakować bombsite, bo tam tylko jeden zawodnik. Ale już jeden z defensorów będzie za chwilę to wszystko zamykał od Thundera, więc połapali się w tym wszystkim zawodnicy Saja. No i tak naprawdę pod bombsite'em jest teraz jeden defensor, ale właśnie od Thundera będzie za chwilę kolejny. Oto Absol wychodzi, teraz Empower, ależ trafia, ale i tak, tak naprawdę zrobił bardzo mało. Teraz jeszcze trafia Paris. Mamy i to będzie szansa na pierwszą rundę dla formacji Parisa. I to jak szybko, i to w jakim stylu. Świetnie rozłożona ta defensywa oponenta. Jest jeszcze tutaj Saju, ale on z Diglem, on ma przecież tylko snajperkę. No i tutaj powinien wystarczyć Pelcu, aby takiego klacza wygrać. Biegnie jeszcze do pomocy drugi terrorysta, biegnie Paris. Musi wesprzeć swojego kolegę, odsmokowana teraz paczka Pelcu z rewelacyjną pozycją. Pelcu zrobi to, czy nie zrobi. Saju biegnie z rywal, ale tutaj oponenci są lepsi. Tutaj lepszy jest po prostu Paris. I pierwsza runda zwyciężona po stronie atakującej na mapie Mirage. Ta snajperka w rękach Parisa tak długo nie zdobywała eliminacji. Zdobywali koledzy z drużyny, ale pod sam koniec, kiedy trzeba było tych najważniejszych fragów, to Paris stanął na wysokości zadania. To on został ostatnim żyjącym zawodnikiem i to on zdobywa pierwszy punkt dla swojej drużyny. 5-1. I tak jak mówiłem, ja chcę zobaczyć przynajmniej 5 rund. Teraz jednak złapany Filipek. Paris wycofał się, będzie sprawdzać konektor, tam za chwileczkę może pojawić się futrzak, zobaczmy. Paris łapie swojego rywala, mamy wymianę 1-1 i taką grę terrorystów chce oglądać. Czekaliśmy tylko na tą snajperkę, czekał również sam Paris i to się udało, ale zbyt wiele fleszy dorzucone pod jego pozycję, jeszcze Saju zeskakuje. Oj, w tej rundzie nie poszło to tak jak powinno. Były dobre zalążki tej rozgrywki na tym środku, kiedy trafił Paris, kiedy ustrzelił futrzaka, to była jeszcze szansa, żeby tutaj dać sygnał swojej ekipie do walki. No ale długo to wszystko nie trwało, sytuacja 4-2, nawet 4-1, Heimer zostaje sam, on na środku. No liczę, że antyterroryści za chwilę pokwapią się po więcej fragów, że będą tutaj podchodzili, szukali potyczek. No właśnie, tak będzie, ale to jednak Jakras będzie górą, 6-1, no i terroryści teraz spłukani, nie ma tych pieniędzy. Najwięcej bodajże u Pelca, $3950, a więc i tak nie jest to dużo w kontekście rozgrywania rundy full. No ale i tak takowa się pojawi. Będzie AK-47 u Heimera, jest scout u Parisa, no ale u reszty kolegów po stronie terrorystów jedynie pistolety. No tutaj może być za chwilę sieczka. I Kawasaki, który jeszcze bez eliminacji od samego początku. Zobacz, 5-5. Jakras jako pierwszy łapie swojego rywala za sprawą tego granatu palącego, dorzuconego prosto pod pozycję Kawasaki. No i w tej rundzie też tego pierwszego fraga dalej nie będzie. Czekamy. Kawasaki, no, który jednak robił robotę na mapie DAS 2. Ja pamiętam te eliminacje. Długo na nie czekać nie musieliśmy, ale na mapie Mirage wygląda to trochę inaczej. Pelcu z tekiem i jedna limia na jego kocie. Oj, Pelcu! Oj, było blisko. Nie wiem, czy tam zabrakło kul, czy może gdzieś zacięła się ręka, ale ostatecznie Heimer zostaje sam. Na czwórkę rywali. Minuta i 5 sekund pozostaje. Futrzak już, który chce jak najszybciej swojego rywala złapać i bez problemu. Nie boi się Futrzak wychylać. 7-1 i drużyna Parisa teraz już na takim pełnym fullu. Mamy snajperkę u Matthewsa, mamy resztę zawodników za kaczami, ale chcemy w końcu zobaczyć też pierwszego fraka u Kawasakiego. Jak się kiedyś mówiło o takich motorach, że Kawasaki kawał dobrego motoru. Tak, tak dokładnie, tak właśnie się mówiło. 7-1, formacja Parisa i tak już z tej best of dwójki w dniu dzisiejszym może być zadowolona. Dwie rundy ugrane, a oni chcą jeszcze więcej. No i grają swoim standardem. Jeden zawodnik pod rampą, dwójka pod pałacem, jeden, no właśnie, Paris bardzo defensywnie na midzie i był blisko, żeby tą eliminację zdobyć, na pewno już jest poniekąd kupiona eliminacja, trzyma Filipek skrót pod bombsidem B, no i nie odrabiają tych lekcji defensorzy pod bombsidem, bo oni cały czas skracają i cały czas są tam wyłapywani, już trzeci raz mam wrażenie, jak nie czwarty w tym spotkaniu. A myślę, że zaraz na rampie też kogoś tutaj może kusić, Saju jednak ze snajperką.
No jest to dość częsta pozycja, w której Sajo zdobywa eliminację, no ale jeśli jest kryty środek, jeśli ma kolegę od shorta, który tak straca pozycję, to spokojnie Sajo może być tak ustawiony i to daje bardzo dużą przewagę. Heimer zaskakuje szybki z konopi, łapie swojego rywala, ale Sajo ze snajperką znowu odpowiada. Jeden z terrorystów przechodzi do BS-a, udaje się podkładać bombę, ją też uda się podłożyć. Paris łapie futrzaka i nagle po raz kolejny szansa, aby zdobyć rundę dla strony atakującej. To dość duża, ponieważ Sajo zostaje sam na trójkę rywali, złapany Paris, ale jeszcze Pelcu, jeszcze Kawasaki, oni doskonale wiedzą, może to jest ten moment, gdzie Kawasaki zdobędzie pierwszą eliminację. Sayu po raz czwarty, Sayu Ace albo Kawasaki z pierwszą eliminacją. Coś na pewno, co za chwileczkę będziemy skandować i mamy! Kawasaki zdobywa drugą rundę dla swojego zespołu. Nie będzie Ace'a u Saya, to jest druga runda zdobyta. I jeszcze honor drużyny obroniony, przede wszystkim te finanse, które cały czas po stronie atakującym będą. Nie dość, że jeszcze podłożona bomba, wygrana runda, Paris cały czas zostaje nam ze snajperką. No i zobacz, za każdym razem, kiedy Paris w rundzie ze snajperką, no to punkt zdobyty. Kiedy zakupiono snajperką, bo kiedy po tej pierwszej rundzie zdobytej ta snajperka wtedy została w jego rękach, to wtedy nie wyszło. Tak, ale spokojnie. Tutaj jeszcze może wydarzyć się wszystko. O, też smog. No ale tutaj też musimy pochwalić Saya, bo cały czas walczył, to była trudna sytuacja, snajperka, nie było opcji tutaj zagrania z karabinem. Czy ja mogę zobaczyć tego smoka na B, na foreście? No tak fajnie tam... Myślę, że to poniekąd mógł być taktyczny jakiś smok. No tak odcięcie. Dla strony broniącej, żeby ktoś się tam ukrył, wchodzisz i nie sprawdzasz, albo specjalnie od razu ładujesz w niego. No cóż, no nie wiem, czemu ten smok. No wiesz, to na sposoby są sposoby, ale czy ten smok znajdzie swoje zastosowanie lub też znalazł, raczej nie. Wiesz, po prostu nie dojrzeliśmy do tego. Wiesz, po prostu wyższy stan umysłu. A teraz już antyterroryści podchodzą, ten środek, ale Paris! No cały czas defensywnie gra na tym środku, terroryści tak jakby chcieli robić mu na złość, dojeżdżać, walczyć z nim, a Paris jest po prostu dobry. Zapaczkami Akras i to jest ten problem. No nie spodziewał się Paris skrótu środka dwóch zawodników, dlatego... No teraz przewaga po stronie broniącej, Pelcu na blisko za K47, powoli Akras, no tak szybko, ale uj, jaki fatalny spray, Kawasaki błyskawicznie odpowiada i mamy 3-3, mamy wyrównanie, nie ma Saya, który przecież robotę robi dla swojego zespołu największą wraz z Akrasem, jeśli spojrzymy na ilość eliminacji, to nie taka najgorsza sytuacja. 3-3, terroryści od środka mogą pójść gdzie tylko chcą, środek A, B. Możliwości jest wiele, ale czasu coraz 20 sekund pozostało. Z snajperką, terroryści jednak muszą wziąć się w garść. 15 sekund pozostaje. Ależ to pięknie wygląda! Oni ustawili na szorcie. Bruno już z eliminacją Pelcu zostaje złapany i złapany też Kawasaki. Nie ma nawet czasu, żeby pod tą bombę podejść. Futrzak chciał jeszcze nawet nie na łoku, tylko jak najszybciej podejść, złapać tą kosę, ale nic z tego. Złapany rywal 8-2. Drużyna Saya pierwszą połówkę zwycięży. Ale tutaj trzeba naprawdę pochwalić formację Parisa za to, w jaki sposób chcieli rozwiązać to wszystko pod bombsidem B. Była dwójka zawodników, którzy wchodzili od galerii. Był także jeszcze gracz, który przechodził z dżungli na plecy od kuchni. No to taki był naprawdę bardzo, ale to bardzo górnolotny split. Co prawda nie zadziałała ta skuteczność. Aimowo nie poradzili sobie zawodnicy formacji Parisa, ale sam pomysł był bardzo dobry, na pewno warty pochwały, ale teraz Saju. Ojojoj, on dzisiaj naprawdę jest bardzo mocny na tym środku. Heimer chciał zaskoczyć, to się nie udało. No i terroryści do kontaktu pod bombsidem B. Teraz jednak już defensorzy wiedzą, że ten środek nie był kontrolowany, że albo to będzie szybkie wejście na albo na B, ale tutaj daje już informację Empower. Don't trafia po raz pierwszy. Empower! Ale był zastrzał! Filipek odpowiada i mamy 2-4. Paris jeszcze za K47 walczy. Bombside zostaje zajęty, ale Paris, to przecież ty masz bombę na swoich plecach. No i niestety już ale w tej rundzie... Ale ten strzał od Empowered! Jej, nie podłoży. Nie podłoży, ale ten strzał, jaka to była lekkość. Oj, zbieramy szczękę z podłoży. Oj, dokładnie, zbieramy. No będzie powtórka. No coś fantastycznego. To jeszcze był taki spokojny flick. Tak jakby Empowered wiedział, jakby że tego wiedział, czasu jak ta kula, nie jeszcze jakby podkręcona ta kula. Biegł prosto w głowę swojego rywala. 9-2, no. Przyznam szczerze, że szczękę z podłogi... Ciągle Paris zdecydowany za wysoko, ale szansa była. On teraz ze snajperką. Pamiętamy, że w rundach, kiedy Paris kupuje snajperkę, mamy 2-2 dla drużyny Paris. Teraz jednak złapana, ale Pelcu z odpowiedzią.
4 na 4. Na bobsajcie aktualnie nikogo. Terroryści powoli się zbliżają. Dwójka strony broniącej od konektora i dżungli. Zatem tam będzie trzeba uważać. Ale Saju łapie Heimera. I jeszcze zostanie dorzucony flash, a Saju ze snajperką. Jako główny snajper swojego zespołu robi robotę. Futrzak, futrzak jednak dwukrotnie. I Saju na sam koniec. 10 do 2 w tej rundzie. Ta statystyka. Troszkę się pogorszyło. Troszkę się pogorszyła, teraz też raczej się nie poprawi, bo nie będzie miał okazji Paris tej snajperki dokupić. No, jeszcze teraz decydują się terroryści, jak ten ekwipunek skonstruować, żeby móc wymyślić jakiś sensowny atak, żeby móc przeprowadzić jakieś dobre natarcie na któryś z bombsite'ów. No i jedynie Heimer z brakiem wyposażenia, on z diglem. Spokojnie terroryści, kolejny raz ten standard, kolejny raz próbują grać defensywnie, ale już widzimy, że to zaowocowało naprawdę bardzo ładnie, bo te dwie punkty to te dwa punkty zdobyte. Teraz jeszcze Filipek trafia, 5 na 4. Bardzo dobry strzał, też na serii wypuszczona prosto futrzaka. Futrzak nawet nie zdążył zbyt wiele wystrzelić, ale jak raz odpowiadam, i Metiusa też. 4 na 4, ale nie na zbyt długo. Heimer jako jedyny, który z pistoletem w tej rundzie ostatecznie odpuszcza. Też dziwna decyzja. Nie wiem, dlaczego Heimer jako jedyny nie zakupił. Reszta zawodników za kaczami. Zbierał na snajperkę dla Parisa. Może. Mogło tak być. Chociaż tak jak mówisz, i tak dziwna decyzja, bo jednak 4 AK-47 się pojawiły. Jeden deagle bez nawet granatów, gdzie była okazja, żeby dokupić, bo bonus finansowy już jest najwyższy. Oczywiście. A coś takiego po prostu nie miało miejsca. No ale teraz, terroryści, pod bombsite'em B, tutaj jest ten power. To on w tych ostatnich rundach, w tej ostatniej rundzie poczarował, poradził sobie bez problemu z tym podejściem terrorystów. Teraz Empowered szuka tego kontaktu z rywalem i on już oponenta namierzy. Empowered cały czas jednak czeka na starcie od kolegów, już pojawiła się rotacja. Empowered teraz wychyla się, ciągnie jeszcze spraya. Empowered z ją eliminacjami, Kawasaki walczył, ale Saju jest dzisiaj z tej snajperki, ma pierwszy miraż po prostu bezbłędny. No robi robotę, na pewno, jako snajper w swojej drużynie. A to jest ciekawe, bo przecież Saju na tych poprzednich spotkaniach nie jest zbyt często z tą snajperką. Może teraz po prostu stwierdził, jak Paris jest snajperem, to ja muszę mu pokazać. No i jak na razie udaje się wygrywać te pojedynki 11 do 2. Dość dobrze. Radzą sobie zawodnicy Saja, drużyna Parisa, teraz ze snajperką. U kogo? U Heimera. No i Paris już błyskawicznie, tylko czekam, nawet nie wychylał. Mówiliśmy snajperka razu, dla Parisa. Nie, no po co ci ta snajperka, po co? Nie, no oczywiście wiemy chyba doskonale, że ta snajperka dorzucona do Heimera, aby jako pierwszy znalazł się na środku, aby tam za sprawą swojego spawna udało się złapać rywala. Paris pięknie, jak raz złapany jeszcze z noscope'em. 4 na 4 i Paris próbuje podejść. Nie wiem, czy namierzył rywala. Oj, od dołu ustawiony, jeszcze dorzucony flash. Paris odwraca się od niego, ale bierze doskonale. Rywal się za chwilkę pojawi! Saju trafiony prosto w głowę. 4 na 2, ależ nam się runda rozpędziła. Już bomba podkładana. Paris celowany. Wie, gdzie spodziewać się jednego rywala. On ustawiony na szorcie. Paris jeszcze próbuje zniknąć. Nie, wceluje się na piksel. I to jest bardzo dobra pozycja, ale nie. Futrzak od środka zaskakuje. Paris złapany, ale Paris kupił dużo czasu dla swojej drużyny. Ta bomba przecież czeka już spokojnie od 15 sekund. Jeszcze 25 do wybuchu. Dwie M4 po stronie broniącej. Strona atakująca bez żadnych granatów. Ale ustawienie na sandwichu był złapany. Nie, Empowered jeszcze nie. Ale będą starać się raczej defować smoke. Filipek przygotowany, ustawiony, ale nie może trafić swojego rywala. Robi się problem, ponieważ udaje się tą bombę rozbroić. Dosłownie wszystkie kule, około pół centymetra pod zawodnikiem strony broniącej, 12 do 2. No blisko, naprawdę niesamowicie blisko, tutaj Filipek, żeby rywala przeskanować. No tak jakby nawet wydawało mi się, że w pewnym momencie strzelał między nogami zawodnika, który tą pakę rozbrajał. No Paris, on tutaj na pewno zasługuje na pochwałę po tej rundzie. Ta jedna eliminacja zdobyta, ten noscope, tak naprawdę Paris jeszcze pod tą pozycję na TV dobiegał, on się nie bał, on poszedł po rywala. Potem jeszcze poradził sobie z defensorem, który go dojeżdżał. No to była dobra runda. Szkoda, że tak to wyglądało, bo na pewno spotkanie jeszcze bardziej nabrałoby barw, gdybyśmy oglądali 11 od 3, być może za chwilę 11 od 4. No a niestety tutaj przegrana runda. Pieniędzy akurat nie brakowało po stronie terrorystów, bo tego powiedzieć nie możemy, ale brakuje już teraz pomysłu. To jest kolejny raz rozgrywany standard, który na wylot już znają zawodnicy formacji CT. Walczy jeszcze Pelcu, no ale właśnie, on zostaje sam przeciwko trójce rywali. Ma co prawda paczkę, ale antyterroryści mają już w tym momencie kontrolę
środka? No nie, ale myślę, że za chwilę ta no powinna jest, się pojawić. Oj, tak. Za chwileczkę będzie podchodzić, wie gdzie rywala się trzymać, nadal ustawiona, ale Pelcu! Najczęściej fragujący zawodnik strony atakującej. Teraz zostaje sam w klaczu 1 na 2. Ale poczekajmy, bo może jeszcze od tej strony, oj, to może być naprawdę groźne. Futrzak oraz Empowered Pelcu, jakby się tego spodziewał, jeśli będzie tam wcelowany na dwójkę rywali. Przyda się, na pewno będzie ta trzecia runda dla zawodników Parisa. Pelcu jednak teraz odwrócony, Empowered od góry. Niestety, nie w tej rundzie. Zestakowanie pozycji jak najbardziej się tutaj opłaciło. Drużyna Saja zdobywa 13 punkt, a przed nami minutkę i 20 sekund przerwy. Sześć, siedem. Tuzin bażantów na Sir Kadridge'a. Zakład. 10. Zakład? Zakład. Wracamy. Liczyliśmy na ostatnią rundę tej pierwszej połowy, która wpadnie na konto drużyny Parisa, ale nic z tego. Teraz runda pistoletowa. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie drużyna Parisa może przez ten wynik, który jest z pierwszej połowy, nie dać możliwości nawet naszemu Matrixowi zagrać ze snajperką w rundzie na razie Futrz, Handpower, błyskawicznie wchodzą do bombsite'u. Flipek z odpowiedzią, ale bombsite'a zostaje zajęty w 20 sekund do rozpoczęcia. A jeszcze bomba nie podkładana, co ciekawe. Heimer ustawiony na blisko, Pelc łapie swojego rywala, to Futrzak obity, ale jeszcze bez eliminacji, jak hasło Heimera. I to jest największy problem, ponieważ w błyskawicznej sekundzie wszyscy zawodnicy strony broniącej żegnają nam się z serwera. 14 do 2. No, a Paris zakupuje skauta. Stwierdza, że tak jak udawało się w meczu z Pago, tak teraz ze skautem będzie chciał szukać swojego rywala na środku. Resztę zawodników też forsuje. Widzimy zakupiona XM-ka, zakupiona MP7-ka, jest ze Zetiglu Pelca, Kawasaki jako jedyny zostawia trochę więcej. Tylko z USP-kiem oraz z granatem zapalającym. Ale smog do okna dorzucony. A Paris próbował, była ta szansa bardzo blisko swojego rywala, ale terroryści jakby doskonale wiedzieli. I teraz podchodzą Pelcu jeszcze na nożu! Nawet nie był w stanie wystrzelić. Oj, nie spodziewał się tak szybko rywala jak Saju. Już ustawiony w markecie. Złapan Kawasaki, złapanie z odpowiedzią, ale jak teraz prosto u głowy rywala, no wygląda to po prostu źle. Filipek, jeszcze z eliminacją, ale sam na trójkę rywali z bombą będzie mieć problemy. Jednak poczekajmy, gryzę się w język. Dwóch na jednego, wie doskonale Filipek, rywal może być ustawiony. Może za chwileczkę będzie pójść na plecy, dokładnie tak, Futrzak rywala łapie, 15 do 2. 13 rund meczowych dla formacji Saja. Bardzo blisko już jest Paweł i jego ekipa zwyciężenia tego spotkania wynikiem 2-0. No, zdziwiony był Paris na pewno, że tak szybko terroryści pobiegli na tą galerię, nie dał informacji, także Pelcu w ogromnym szoku. Bardzo dobry ruch od Saja, spodziewał się, że tutaj nikt na tym środku nie będzie tego shorta kontrolował, że nikt od Connecta nie będzie patrzył. No i świetnie wykorzystana to jest wykorzystana szansa przez ofensywę. No i to jest w tym momencie być może ostatnia runda, ona otwierana przez Futrzaka, rozpędzony Futrzak, kolejny frag. Jeszcze na konekcie jest jeden defensor, ale tutaj terroryści wchodzą na pełnej i trafia jednak Heimer, a więc cały czas ta walka ma miejsce. No ale to cały czas jest także jeszcze sytuacja po stronie terrorystów. Pelcu i jeden zawodnik od Tetrisa. Pelcu? To może być...
Dobry crossfire? Co tu się stało? Dlaczego Pelczu nie wystrzelił? Ale wiemy, że wystrzelił Filipek. No ale Pelczu. 1-2, Bruno Banani mocno poobijany. Jak radzę z każdym, to na pewno jeszcze będzie szansa na Pelce. Teraz chciał jeszcze ograć swojego rywala. Liczył, że będą przede wszystkim celowani w CT, przede wszystkim w dżunglę, a tutaj Palak dorzucił Krosa pod jego pozycję. Pelcu jednak z eliminacją. Pelcu wie, gdzie ostatni rywal się znajduje, on ze scoutem, ale teraz ten scout działa jak snajperka, zwłaszcza przy strzale prosto w głowę.